Cześć, tu Gurtank i dziś wracamy do Punkiera Paroxys. Zmierzymy się oczywiście z potworem z bagien na bagnach, a potem ogramy sobie peron, gdyż ubicie tego potwora będzie ekspresowe. Karty, czy karty chcę zmieniać na walkę z bossem? Chyba szybkość zmienimy sobie na przeładowanie. I to tyle by było na razie. Zaczynajmy. Dobra, jest nasz wielki brzydal. Pozbierajmy amunicję. Tutaj mamy miejsce, gdzie nam się czaszka niezniszczalności zespawni, ale na razie nam nie będzie ona potrzebna, więc nie będę jej uruchamiał. Oczywiście, że gnojek łapy użyje na mnie. Kurde. Zauważyłem, że w tym... Nie wiem, co mnie zraniło. Zauważyłem, że w tym modzie on zawsze się ogranicza, jak się z nim walczy, do jednego rodzaju ataku. Zawsze albo używa tylko łapy, albo tylko tego strzału. O, teraz akurat czym innym zaatakował. Dobra, druga faza. Wiadomo, ona jest najłatwiejsza. Poczekaj, masz jakaś bańka do niego. Dobra, jest tykalny. No wiecie co, nie będę go zabijał od razu, bo chcę wam pokazać jeszcze jak ta czaszka, jak ją się uruchamia. On i tak umrze na hita. Więc karty się nie zmarnują. Dobra. Aby czaszkę uruchomić, trzeba zniszczyć dwa przedmioty. Tutaj jeden i tutaj drugi. A tutaj mamy jeszcze zbroję. O proszę, mamy niezniszczalność. I koniec. Bossa nie ma. Ekspresowo poszedł do grobu. Karty tu nie ma. Obejrzyjmy sobie przerywnik filmowy. Is that blood? Yeah, but I'm fine. I said I'm fine. Okay, okay. Let me see the scroll again. The troops are on the move from here, but I can't determine where they've gone. They've definitely moved north, but I'm not sure where exactly. Okay, I think I know someone who can help. It's Daniel. Eve, this is Asmodeus. Asmodeus, Eve. Daniel, he's a demon. Let's get out of here. It's okay, I know him. He's a friend.
Hey, thanks, Daniel. Look, it's okay. He'll know where the generals are hiding. So, how exactly do you two know each other? A while back, I heard what sounded like an unusually fierce battle just outside of his building. Daniel managed to survive, but was severely injured. Impressed that he had the skills and strength to defeat four demons at once, I decided to help him recover. You're a demon. Why didn't you just finish him off? I am a demon, yes, but I'm not like the others. I didn't come here to hunt human souls like wild animals. I came here to escape from below. I did so long ago, and have been in hiding and waiting ever since. Wait, you're not THE Eve, are you? What? The Eve? You never told me that. It isn't something I enjoy speaking about. Wait, why are you here then? Where's Adam? So, Daniel, what can I help you with? We need help locating Lucifer's armies and the other generals. Lucifer has been sneaking his vast horde of minions into this world for a long time, strategically positioning them for an assault on Heaven. We have reason to believe that he is planning on attacking soon, and we've got to destroy the generals before they can organize their forces. I'm having an hard time acting against my own kind, but... We know they were here, but we think they've moved somewhere in the north. Yeah, they moved here, near the train station. See? I told you he'd know where they are. Thank you, my friend. I'll see you again soon. I might know of someone who has more information. I want to check it out. From what I've seen, you can probably handle this on your own. I'll meet up with you as soon as I can. Dobra. Zabieramy się zaraz za peron. Tutaj. Misja dość prosta. Jak na tą mapę mamy powyżej 50 punktów zdrowia utrzymać. Myślę, że z kartami będzie bardzo łatwo. Nie wiem, co to za dźwięk się utrzymuje cały czas w tle. To chyba błąd gry. Tak bym stawiał. Kart nie będziemy zmieniać. Dobra, lecimy. Dobra, słuchajcie, gra mi się zwiesiła na wczytywaniu. Trzeba będzie ją na twardo wyłączyć. Pierwszy raz coś takiego mam w tym modzie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jest to chyba... Nie, jest to na pewno ten sam save. Zaraz zobaczymy, jaki czas mamy gry. Tak, to jest ten save, na pewno. Wiadomo, misja łatwa. Podejrzewam, że błąd gry był spowodowany tym, że z jakiegoś powodu gra utrzymywała dalej efekt czaszki niezniszczalności, bo jak słyszeliście, kiedy kliknąłem rozpoczęcie poziomu, był dźwięk wyczerpania się tego efektu niezniszczalności. To mogło zbugować grę, ale jest to dziwne, bo ten efekt powinien być od razu wyłączony w momencie, jak nam się filmik włączył po poziomie, więc nie wiem. No dobra, kart nie będziemy brali żadnych, no może weźmiemy mroczną duszę, wiecie. I tutaj mamy, o widzicie, zbalansował nam Lothar kartę regenerację, teraz tylko odnawia do 33 punktów życia, a nie do 50. Mroczna dusza, tak. Dobra, lecimy. Dobra, jesteśmy na peronie. Szczerze mówiąc, nigdy nie lubiłem tutaj tej misji z tym z niezbieraniem dusz. Pierwszy sekret zebrany.
Nie ma strzelania we mnie. Jeszcze chciał granata dorzucić. Headshot. Dobra, na tym poziomie sobie pofarmimy trochę golda. O, pięknie. Dobra, zaraz się nimi zajmę, tylko najpierw sobie sekret obskoczymy, stary dobry. Ojej. Chciałem duszę pozbierać, zrobiłem się zbyt łakomy. Zobaczmy, jak te czaszki tutaj będą działać. Dobra, ostatni pajac załatwiony. Oczywiście latareczkę trzeba wyłączyć. Wiadomo, skoczymy sobie po starą dobrą zbroję. No zawsze lubiłem klimat tego poziomu. No właśnie, amunicja. Amunicja zawsze się przyda. Ha!
O kurde, o kurde. Naprawdę fajnie te czaszki wyglądają. Choć nadal uważam, że zbyt szybko się ładuje ta broń. Z tak mocnym atakiem. No dobra, pozbieramy sobie co trzeba. Mówiłem, na tym poziomie bardzo ciężko jest stracić tak dużo HP-ków, żeby poniżej 50 punktów nam zeszło. Misja dość łatwa. Jedynym potworem, który mógłby nam tak mocno HP-ki zjechać, byłby ten duch, którego często moderzy dodają. Ten duch z Necrovision, ale on jest tak OP moim zdaniem. Przenika przez tekstury. Dobra, najpierw tu pójdziemy. No mówiłem, OP broń. Nie dość, że ładuje bardzo mocny atak, to jeszcze ładuje nam tryb demona. Dobra, odwiedzimy teraz ostatni pokoik tutaj. Ale mnie farmią. No nieźle mnie sfarmili. Bardzo dużo HP-ków oddałem za darmo.
Ile my tego złota mamy? O, niedużo. Myślałem, że więcej nazbierałem. No tutaj się troszeczkę delikatnie obchodziłem z nimi, bo nie chciałem, żeby uszkodzili ten bankomat. Bo jakby go uszkodzili, to ja bym się tam mógł dostać na górę. Właściwie tutaj zrobimy też quick save'a, w razie czego jakbym go przewrócił. Czasem też i tak się zdarza. A bez niego się nie można do sekretu dostać, jak wiecie, starego. Właściwie na tym poziomie o wiele bardziej się przydaje Devastator niż na innych, bo tutaj nie walczymy na tak bliskiej odległości. No na przykład na farmie to była tragedia nim walczyć, bo większość damage'a to ja zbierałem, a nie przeciwnicy. Zobaczmy, czy znajdą ich. O kurde. No i załatwienie ekspresowo. Liebe von Frau, gute Bier, Viva la France, Harosza jaza ściena. Mussolini, Moniuszko, Geschenk. No ciekawy rozkład jazdy. Nie powiem. A my co, musimy lecieć tylko jeszcze do jednego starego sekretu. Ach, nie lubię go. Nie lubię tego sekretu, nie lubię się rozpędzać i skakać. Dobra. Ach, prawie się udało. I dobra, dochodzimy zaraz do końca. Żeby nam to nie zaśmiecało terenu. I dobra, mamy to. Myślę, że misja na kartę będzie wypełniona. Dwa sekrety nam zostały do zebrania. No już jeden tylko został. Ten jeden to chyba nowy jest. Mówię chyba, bo nie wiem za bardzo. Gdzieś już ten sekret widziałem. Mogło mi się mieszać, już tych tyle modów przechodziłem. Tu nam się brama otwiera dopiero po ukończeniu poziomu. I dobra, mamy wszystkie sekrety. Myślę, że misja na kartę też będzie wypełniona z całą starannością. No i co, kończymy poziom. Dobra. Karta odblokowana. Łapacz dusz. Bardzo dobra karta i bardzo przydatna karta na pewno w tej grze.
No i cóż, teraz czeka nas fabryka, której za bardzo nie lubię. Poza peronem w tym rozdziale nie lubiłem za bardzo poziomów, ani fabryki, ani bazy wojskowej. Nie wiem, zawsze mi one jakoś nie pasowały do tej gry. Może tylko mi, nie wiem. Dobra, z tego odcinka to było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca, że Wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia, no i cześć!